Witam was bardzo serdecznie, drodzy widzowie, tutaj Steelcar, cześć. A dzisiaj zagrałem sobie w Mafię 2. Tak więc, sami wiecie, od niedzieli, a dokładnie nawet od soboty, dodawałem mało odcinków, ale już się skończyła tak zwana moja przerwa szkolna. Miałem zrobić reportaż na język polski i zrobiłem. Ja was zapraszam tymczasem do oglądania, do kontynuacji gry Mafię 2. You dago cut! Born! My house! Wow, what the fuck? Ja 15 tysięcy straciłem! No bez jaj, no. Bez jaj to 20. Nie, to bez kojarzeń. Nie, wiać! Strzelają! Oh my god! Whee! Biegam sobie w gadkach cały dzień i jestem cool, yeah! Ach, od razu was przepraszam za to, że jednak tych odcinków nie było, co nie, no sami wiecie, jednak mało tych odcineczków było od niedzieli, ale dobra, obiecuję wam, to się zmieni, to się musi zmienić i to się zmieni, a jak Steelcar obiecuje, to Steelcar słowa dotrzymuje! Bum, tf, tf. Dawaj auto, siom! Hey, you, yo! Ach, wracamy razem, optymistycznie, fajny nastrój, trzeba go na nowo odzyskać. Tak więc, co tam u was słychać, drodzy widzowie? Co tam nowego po tej mojej przerwie? Wiem, że jakichś stałych widzów na pewno straciłem po tej przerwie, no bo jednak 5 dni nie dodawałem gier. No dobra, 3 albo 4, jeśli się nie mylę. No ale teraz się nie bójcie. Była wyprzedaż, kurde, w Biedronce. Kupiłem dwie gry. Jedną już wiecie, jaka to jest, Fallout 3, bo pokazywałem. Ale druga to będzie niespodzianka. Tak więc zobaczycie ją, jak będę nagrywał. Ale dobra, ja was tymczasem zapraszam do oglądania. Sam nie wiem, co mam zrobić, sam nie wiem, co się dzieje. Ale dobra, jedziemy do przodu. Jak to mówi mój tata, do przodu zawsze się gdzieś dojedzie. No więc sobie jedziemy. Jedziemy spokojnie. Dzisiaj wspaniały dzień, 13 marca. Wiem, że się nie powinno mówić, ale ja wam powiem, ponieważ dostawałem dużo pytań, a dużo osób się mnie pytało. Dzisiaj, 13 marca, urodziłem się dokładnie 16 lat temu, w 1997 roku. Tak więc dzisiaj jedu chodno! Nie, tylko nie od nowa, proszę, ja nie chcę od nowa. Nie, dlaczego nie? Wszystko od nowa, nie! No, dlaczego? Możecie zrobić face palma, takiego triple face palma, albo tak zwanego face lampa, czy kurde, sam nie wiem co, ja nie mogę, jak ja podmaściłem. Pewnie znowu zginę. Ja nie mogę, jak ja gram. Au. No jedź ty, głupi samochodzie. Yeah. Czuję się bezpieczny! Jedziemy sobie pszczółką! Pszczółka ma wiele lat. Leja, paksujemy like a boss. Tak więc dzisiaj, 13 marca, mam moje urodzinki! Ha, możecie śpiewać wszystkiego najlepszego. Nie, dobra. Tam. Imprezkę robię w sobotę, tak więc w sobotę może nie być odcinka, ale postaram się nagrać w piątek, a w sobotę tylko wrzucę, żeby się dodawał. No więc się nie martwcie, teraz już wam obiecuję, kurde, wracamy do gier przez 3 dni od niedzieli, a nawet od soboty, czyli już 4, nawet 5, ja nie mogę. Nie grałem w gry, tylko męczyłem się nad reportażem, który i tak trzeba troszeczkę zmienić, ale według mnie wyszło naprawdę fajnie. Ale dobra, teraz wolniej, żeby kurde znowu nie walnąć. Ale jak tu wszystko od nowa będzie, ja nie mogę, to tu w ogóle ginąć nie można. Ale dobra. Ach, jak ja się cieszę z tego powrotu. Bardzo was przepraszam, naprawdę. Ja sam nie mogłem wytrzymać bez tego. YouTube we mnie jednak zmieniło wiele, więc... No więc jednak, nagrywanie to jest dla mnie pasja. A granie w gry to jest moje hobby, które uwielbiam równie mocno jak ASG. Jakby co, mówiłem wam o kamerce GoPro, którą mam zamiar kiedyś kupić i nagrywać i wrzucać na YouTube'a. I tam jedna osoba się pytała: posuń się, kobieto!
I tam jedna osoba się pytała, i jednak będzie to wcześniej. Mówiłem, że będzie to raczej wakacje lub coś tego typu, ale obstawiam, że będzie to wcześniej. Teraz oszczędzam sobie kieszonkowe. No więc obstawiam, że jednak będzie to w okolicy, co tak mówi samochód, w okolicy właśnie maja. Z czegoś tego właśnie powodu również bardzo się cieszę. W ogóle fajnie, wreszcie powrót na YouTube'a. Ach, jak ja to kocham. Nie, co? Kto we mnie strzela, co? Wąż z tego samochodu. Dobra, jesteśmy u Joe. Wstawaj, Joe, wake up. On pewnie śpi, albo znowu ma panienkę do towarzystwa. Jak to się wchodziło? Kurde, tak dawno nie grałem. Tyle mam nowych gier, tyle nagrywania. Ale fajnie. I to fajnych gier. To tu było? Tak, kurde. Piętra mi się zawsze mylą. No to co u was słychać, drodzy widzowie? Co? No co jest? Joe, don't tell me you're not home. No nie, zadzwoń do drzwi. Otwieraj! Let's go! Better not be pissed out. Come on! I'm coming! What were you barbecuing in your underwears? Yeah. Kochata. Can I come in? Oh, yeah, of course. I'll fix you a drink. Dzięki. Ale ubranie by się przydało. Co to za różowy pokój, ej. Ta gra ma przed 60 lat. Nice, ain't it? What the hell happened to this place? I spruced the joint up a little. What do you think? Yeah, it's really, different. Yeah, huh? I decorated it myself. Widzieliście to? What the fuck? So what the hell happened? Here, take this. Yeah, dobra. Those crazy fucking mix. What about it? What'd they do? They tried to fucking kill me. What? And they burned my fucking house down. Son of a bitch. Traciłem 16,000 dolców. What are you gonna do? You wanna go deal with the mix right now? A wtedy za 3 dolce można było kupić nie wiadomo co, a za dolara, kurde, cały obiad. And, take a look at my closet, unless you want to go on a rampage in your skivvies. Thanks. Thought you'd never ask. Czemu muszę się ubrać? A jakbym chciał w gaciach, kurde, kogoś pozabijać w tej gierce? Co, nie pozwolą mi? A to chamy jedne. Hey, Joe. Jakie hejty? Yeah, I know, but I need a favor. A bunch of mix try to kill a good friend of mine tonight. Point this house down. I want to know who they are and where they're operating out of. Hey, you're gonna have a lot worse to worry about if you don't tell me. Mickey Desmond. Oh, he is. Well, that explains it. Where is he now? Yeah, I know the place. All right, thanks. Nie ma to jak posiadanie dobrych kumpli. Hey, you finally got some style. I'm gonna want that shirt back, by the way. Hawaii's they don't make shirts like those no more. Yeah, there's a reason for that, you know? Where are we going? The Hill of Tara, the Mick joint in Kingston. Come on, I'll tell you the rest in the car. Mhm. Do wzgórza jakiegoś tam, czegoś tam mamy jechać. No więc dobra, mi to pasuje, czemu by nie? Idź z Joe, a mi się nie chce z nim iść. Ja se sam wyjdę i on się do mnie teleportuje. O, widzieliście? Oh, excuse me, my fault. Dobra, ziom, masz jakiś samochód? Nie, czekaj, to miałeś fajniejszy taki złoty. Co to za sobie już zardzewiał? A nie, to taki kolor. Dobra, wsiadamy. Shaber Beverly! A ten ziom co? Myśli, że pod niego podjadę. Szybciej, wsiadaj grubasie. Go, lewa, prawa, lewa. Już wiem, dlaczego ja byłem w wojsku, a ty nie. Wedrzyj się. The Mitch got themselves a new boss. Name's Mickey Desmond. There's a few other guys who want to take his spot. So he's trying to show everybody that he means business. What the hell does that have to do with me? Brian O'Neill. He was Desmond's cousin. Ah, I should have known. Już wiem, który to. My money's on him being down at that shithole joint right now, laughing it up with the rest of those fucking yo-yos. So let's get over there and deal with him. That's the plan. Sounds like there ain't many of them left. So I guess we should just storm the place, surprise the shit out. I like this plan. Assholes burnt my fucking house down. Relax, we'll be there in a minute. Shit, you're gonna need a piece. I almost forgot. Yeah, if you got one, that'd be good. If not, I'll just beat him to death with my bare hands. It makes no difference to me. Should be one in here somewhere. Thanks. Tak się jeździ.
worried about it. Już widzę, kurde, jak taki złom, który ma 20 koni mechanicznych, buksuje na to. Calm down, I know what I'm doing. Nic nie widzę, nic nie słyszę na dzisiaj. Znaczy nie widzę dialogów i nie słyszę. Nieważne. Came out of nowhere. Bum bum. Nie! I jesteśmy na miejscu. O, parkowanie. Ach, dzięki ci, drzewko. Ready, Vito? Come on, let's go get these fucks. What the fuck? I kopnij drzwi. I told you, I chased him, but I lost him. The coward ran away. A wtedy co? But I'll find him, and when I do... You were the one who ran away, oh, asshole. Fuck. You. You've got some balls. Yes, I do. Oh! Co to za gów? Boom headshot, boom headshot, boom headshot, boom headshot, boom headshot. Come on, think of something, hurry up here. Boom headshot, boom, boom headshot. A który to ten? Boom headshot. Ej, broni mi poddawajcie. Kto to miał spluwę? Obrabuj kasę. Ukradnij kawa. Ja tu zabijam ludzi, a on kurde kawa bierze, nie no. Ukradnij piwo stolc. Piwo stolec? Piwo stolc, a kurde co ja czytam. Boom headshot, boom headshot, boom headshot. I w bagażnik, czuwak. You drive. Stupid fucks. Ha ha ha. Caucasian male carrying a large firearm. That takes care of that, huh? Copy that. Give me my house back. Don't worry. Business is looking good. You'll have the cash for a new one real soon. Yeah, I sure as hell hope so. All right. Let's go back home. So it's okay if I crash on your couch, right? I can do one better than that. Here, take these keys. They're for Marty's apartment. I'm trying to get rid of it right now for his mother. So, you might as well use it while I do. Thanks. I guess. Don't thank me, buddy. You're too old to be sleeping on my couch. Plus, I just bought the thing. I don't want you lousing it up. His apartment's over in Oyster Bay. Ah! So you feel better now? Not really. What we did back there doesn't even start to make sense. Hey, all that stuff they got burnt up is just things, Vito. Just things? Those were my things, Joe. What do you think I do the shit we do anyway? It's to buy things. You know, suits, cars, broads, houses. Now I'm back to scratch. And all my damn cash was in that house, too. I promised myself I'd never be poor again. I'm a fucking wharf rat like an old man. Hey, hey, I understand. Don't worry, we'll think of something. You'll be back on your feet in no time. Glass is always fucking half full of you, isn't it? Oczywiście, jestem optymistą. Take your fucking foot off the accelerator! Coś miałem powiedzieć, ale zapomniałem. Ach, czy wy też tak macie, że coś macie powiedzieć, a nagle to zapomnicie? Jedziemy, jedziemy na czwartego. Nie, to nie to. To ta piosenka. Nie, policja, po co ja trąbię? Dobra, trik Stilgara, wysiadek noju, 3, 2, 1. Nawet mnie zapisali numerów rejestracyjnych. Kurde, debila z ciebie robię dzisiaj. Ale, co tam? Jestem tak szczęśliwy. Wreszcie nagrywanie, wreszcie. Nie wiem, czy dzisiaj będą dwa odcinki, chociaż mam taką nadzieję. Ale się to zobaczy. Nie! Tam skręcił. Sorry about tonight. Ja nie chcę tym złomem jeździć. Yeah. Kocham ten samochód, baby. Durny Joe bym go przejechał. Te dźwięki. Woohoo! Woohoo!
Nie no, ja kocham YouTube'a, ja naprawdę, ja was uwielbiam, drodzy widzowie. Nawet jakby mnie nikt nie oglądał, to ja bym to nagrywał, ja pierwszy to. Granie i coś, gadanie do tego, to jest takie wspaniałe uczucie. Zapraszam was do nagrywania. Ja mam 16 lat dzisiaj, dopiero dzisiaj 16 lat. No więc to na pewno nie jest typowa rzecz, żeby ktoś w takim wieku nagrywał. Ale naprawdę nie wiem dlaczego. Według mnie to jest prawie tak samo, jakby nagrywał 20-latek. Raczej jest... głośno strasznie. Czy ja mam głośno sławki, czy te głośno to brzęczy ten samochód? No, dla mnie to jedyna różnica jest głos ewentualnie, no i wygląd. Ale nie wiem, czy coś na wygląd zwraca uwagę. Wow, 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 what the shit, what man, wow, wow, wow. Kocham Mafię, ale teraz mam tyle tych gier, ja nie mam. Ludzie święci, tyle tych, jeszcze nigdy tyle gier nie miałem. A powiem wam, że te gry, które kupiłem w Biedronce, jeszcze nawet zainstalowane nie są. Ale kto mnie zauważył, kurde? I na skróty na trzeciego, hamuj! I na lewo, i na lewo. Ej, naprawdę, wiesz. Hold! Gdzie to głupie mieszkanie? Yo, yo. Chyba tu. Oje! I na piętrze! What a fucking dump. God, I wish I had the cash for a hotel. Fakt, nie jest to może najlepsze miejsce, ale kogo to obchodzi? Drodzy widzowie, rozdział 12 zacznę od następnego odcinka. Mam nadzieję, że ten odcinek się podobał, że mój spektakularny powrót jakoś fajnie się pokazał. Ajajajajaj, dobra, poczekamy jeszcze, pooglądamy, co tu pisze. And since I didn't have any insurance, I had to live in this shithole of an apartment till I could get back on my feet. At least I managed to save... Halt! Właśnie, przypomniało mi się, ja się chciałem zapytać, czy on nie miał ubezpieczenia. Ale widać, że nie miał. Tak więc, drodzy widzowie, mam nadzieję, że było fajnie, że się podobało. Ja was zapraszam, teraz już wracamy. 2 odcinki dziennie i z tego się powodu bardzo cieszę. Zapraszam was na inne moje filmiki. Oraz życzę wam wszystkiego, kurde, najlepszego. Cieszcie się życiem. Tak więc, ja was żegnam i do zobaczenia. Cześć!